Mimo że od udanej operacji Miłosza minęły już 2 miesiące, jego mamie wciąż towarzyszą duże emocje. Ja się cieszę, że ma buźkę całą, naprawdę. Że nie ma już tej dziury, że... No po prostu się cieszę. 5-miesięczny Miłosz urodził się z rozszczepem wargi podniebienia. Z taką wadą rodzi się rocznie w Polsce około 1000 dzieci. Operowali go lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, którzy przeprowadzają średnio 6 zabiegów rozszczepu podniebienia tygodniowo. Wada wykrywana jest już podczas pierwszego trymestru ciąży. Leczenie zaczyna się od razu po porodzie. Rodzice są poinformowani, jaką metodą będziemy robili ten rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, z czym tutaj mogą się zetknąć w szpitalu, jak mają się do tego przygotować. Kiedy nadchodzi zabieg operacyjny, są przyjmowani, wykonywana jest konsultacja anestezjologiczna, wykonywane są potrzebne badania i jeśli wszystko jest w porządku, to dziecko na następny dzień jest operowane. Jednym z największych problemów przy rozszczepie podniebienia i wargi jest jedzenie. Miłosz w pierwszych tygodniach życia był karmiony przez sondę. Dopiero tymczasowe zamknięcie podniebienia płytką ortodontyczną zmieniło sytuację. Dziecko podczas leczenia potrzebuje do 4 takich płytek, które przyklejane są na specjalny klej. Dzięki tej płytce było możliwe karmienie butelką, zwykłą butelką. I teraz po operacji zszycia wargi je normalnie ze zwykłej butelki. Nawet kiedy rodzice odejdą od karmienia butelką i zaczną używać łyżeczki, przed chłopcem jeszcze długa droga do pełnej sprawności. W maju czeka go konsultacja ortodontyczna, a potem kwalifikacja na 2 operację rozszczepu podniebienia. Polega ona na rekonstrukcji mięśni i zamknięciu szpary między jamą ustną a nosem. To był ciężki okres przez tydzień. Teraz jest super, jest naprawdę radosnym z tym chłopczykiem wesołym. O przyszłej operacji jeszcze nie myślę, mówię, daję sobie jeszcze na to czas, bo jeszcze troszkę czasu przed nami. Na tym etapie może zakończyć się podstawowe leczenie. Kolejne lata pokażą, jak rozwinie się mowa chłopca oraz czy będzie potrzebował protezy zębów.